jestem ciemną, naturalną brunetką i pamiętam, chciałam coś zmienić na głowie. Poszłam do jakiegoś pierwszego, lepszego fryzjera w Łodzi. Gabinetu fryzjerskiego? Tam studiowałam. I ja mówię, niech pan coś mi z tym zrobi. Ale chciałam do mojej mamy do głowy. I on jakoś mi te czarne włosy odbarwiał jakimiś, nie wiem, specyfikami. Na głowie miałam coś w kolorze jajecznicy. No bo znam tę anegdotę. I dziecka, bo Jezus, no wiesz o co chodzi. To co jest w pampersie. To taki kolor był mniej więcej. I daję się na lotnisko, chcę wejść przez bramkę, a pan do mnie mówi, do Moskwy na lewo. Taka anegdota, propa kolorów. Jak mąż reaguje na te swoje zmiany? Czy się cieszy z tego, że ma co jakiś czas w domu inną kobietę? Dokładnie on mówi to samo, co ty. Ja co pół roku mam nową babę, ja się z tego cieszę, mega. Szkoda, że tak samo walnięta. Nie, właśnie włosy, w zależności od koloru włosów i fryzury się zmienia. Charakter. Taka zmienna dziewczyna.